Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będzie wołowina. Pokażę Wam, jak w bardzo prosty i w bardzo pyszny sposób przygotować udziec wołowy. Zobaczcie, mam tutaj taki kawałek, piękny, świeżutki. Zobaczcie, jaki ma ładny kolor. I właśnie o to chodzi, żebyśmy taką wołowinę wybierali. Ja wiem, że nie we wszystkich marketach takie mięso dostaniemy, ale jak dobrze poszukamy, to się znajdzie. Dobra, i teraz tak, tutaj nie będziemy dużo przedłużać, bo przepis jest naprawdę prosty, ale efekt końcowy jest naprawdę niesamowity. A więc tak, wołowinę kroimy w kostkę. Spójrzcie, jaki udziec. Kostkę robimy nie za drobną. Takie, wiecie, kawałki, które jak się wysmażą, czy wyduszą, jakbym tak nazwał, to żeby było coś jeszcze ugryźć i żeby mięso było soczyste. I tutaj dzisiaj element zaskoczenia, bo wszystko zaczynamy od zimnej, głębokiej patelni. Gotowe. I teraz tak. Patelnia, tak jak mówiłem, zimna, nie nagrzana w ogóle. I za chwileczkę będziemy tu mięso wkładać. Ale najpierw trochę masła. I teraz kładę mięso. Niczym nie przyprawiamy w tej chwili. Delikatnie uciskam. Teraz pokroję cebulę. Cebuli aż 4 sztuki. Cebulę będę kroił w pół plasterki. Pokrojoną cebulę przekładam na mięso. Rozkładam w ten sposób, po całości. Dobra. Teraz tak. Tutaj mam przygotowane 150 ml wody, do której wlewam octu. Dzięki temu zabiegowi nasz udziec wołowy będzie kruchusieńki. Aha, i łyżeczkę cukru. Na razie nie solę i nie daję pieprzu. Teraz układam kawałki masła na górę. Powinno wystarczyć. Przykrywam i na małym ogniu zostawiam na mniej więcej godzinę. No i minęła godzina, więc możemy teraz odkryć i przyprawić. Przyprawiamy oczywiście solą do smaku. Świeżo roztartym czarnym pieprzem, to jest obowiązkowo. I żadnych praktycznie więcej przypraw tutaj nie będzie. Wkroję 3 ząbki czosnku. Aha, i nie mówiłem. Wcześniej nie należy mieszać. Dopiero teraz. Przykrywam przykrywką, ale zostawiam małą szparkę, żeby sos mógł jeszcze bardziej się zredukować i tak będę dusił 45 minut. No niestety, to jest udziec wołowy, to jest twarde mięso i potrzebuje czasu.
ale za to wynagrodzi nam to smakiem. A więc do zobaczenia. No i mój obiad można uznać za gotowy. Zobaczcie, jak to pięknie tutaj wszystko odparowało. Została praktycznie sama rozgotowana cebula, która utworzyła sos. Bez żadnej mąki, bez żadnych dodatków. Tylko czyste wołowe mięso, trochę czosnku, cebuli, sól, pieprz. No i ta porządna łyżka octu, która tu uczyniła magię z tego mięsa. A więc wyłączmy i możemy nakładać. Podawał będę z kaszą gryczaną, którą sobie przed chwileczką ugotowałem. Uwielbiam paloną kaszę gryczaną, szczególnie z takim mięskiem. To jest coś niesamowitego. I teraz moja sałatka z czerwonych buraczków, papryki i tam dodatków. Film był opublikowany kilka dni temu. Jak cudownie pachnie. Zaraz ją zobaczycie. I na koniec trochę zieleniny. I mój obiad gotowy. Spróbujemy. Wow. Mięso rozpływa się w ustach. No i ta sałatka, ona po prostu jest rewelacyjna. No a ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. Po prostu odjazd. Niesamowita.